chcemy powiedzieć o tym miejscu, w którym jesteśmy, ale nie tylko. Nie marnowaliśmy w ostatnich latach czasu, pracowaliśmy intensywnie, nie tylko nad tym, żeby zgłaszać dzisiaj pomysły, które są pustymi hasłami. To robią inni, my zgłaszamy konkrety. Takim konkretem są parki kieszonkowe, które przygotowaliśmy do realizacji albo które zamierzamy przygotować, przeprowadzić w najbliższym czasie. Miejsce jest symboliczne, Ruski Targ. Sam tu przychodziłem, kupowałem różne rzeczy. Dzisiaj takie rzeczy się sprzedaje zupełnie w inny sposób, więc ten targ stracił swoją rację bytu już wiele lat temu. Do tej pory był niezagospodarowany, zdecydowaliśmy, że zbudujemy tu park kieszonkowy, zresztą taki wielofunkcyjny, bo Państwo pewnie widzieliście dyskusję, która się tam zrodziła przy tym pomyśle, co tu by jeszcze mogło być, więc na pewno we współpracy z Radą Dzielnicy, dzisiaj są też członkowie tej Rady Dzielnicy i w ogóle radni, będziemy dyskutować o tym, co tu finalnie ma być, natomiast chcemy też zaprezentować dwa kolejne miejsca, które będą takimi parkami kieszonkowymi. Trzymam projekt Szpitalnej. To jest to miejsce, które niedawno objęliśmy we własny zarząd. Mam na myśli budynek, który przez lata służył najpierw cementowni Górażdże, a potem był wykorzystywany przez Izbę Celną. Dzisiaj są tam urzędnicy, przed tym placem jest parking. Chcemy, żeby tego parkingu w tamtym miejscu nie było, tylko zamienił się taki zielony skwer. Mamy to już opracowane i myślę, że do końca roku, na pewno do jesieni zdążymy z przygotowaniem tego skweru. Ten taki ograniczony płotem, więc też z drugiej strony nad młynówką, będzie pięknie, będzie zazielenienie, a będzie też funkcjonalne. I kolejny projekt jest ten, który tutaj trzymają koleżanki i koledzy. To jest park kieszonkowy przy Ozimskiej. Jest został przygotowany przez Wydział Ochrony Środowiska, zresztą ten projekt również w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska, więc jak widzicie, jest tu dużo zieleni, nawiązuje to trochę, nawet w dużej części, do tego, jak wygląda w tej chwili Plac Kopernika, więc w naturalny sposób mielibyśmy przedłużenie takich zielonych terenów. Bardzo to wzbogaci, myślę, miasto, zmieni wizerunek tego miejsca, chociaż oczywiście jesteśmy gotowi też na realizację kolejnych parków kieszonkowych. Jak Państwo słyszeliście, są takie propozycje, więc zieleń dla nas w mieście, w centrum miasta szczególnie jest mocno ważna, stąd te projekty, które prezentujemy. No i mam wsparcie w osobach, które dzisiaj są ze mną, które też takie projekty chcą realizować. To jest koszt około 120 tysięcy, bezpośrednio z budżetu miasta będziemy raczej to realizować. Tam przy ulicy Szpitalnej mamy taki projekt też przebudowy samego podwórka, więc będziemy starali się to łączyć. Oczywiście w wypadku tutaj Ruskiego Targu będziemy szukać jakiegoś zewnętrznego dofinansowania, gdyż będzie też ostateczna koncepcja. W tej chwili ją nie znamy, tej ostatecznej koncepcji, jak mówię, czekamy na dyskusję też z Radą Dzielnicy, ale myślę, że z takich zewnętrznych środków będzie możliwe to do sfinansowania. To jest najszybciej, tak, na Szpitalna, myślę, że do jesieni już będzie gotowe, może nawet przed wakacjami, bo to nie wymaga nakładów inwestycyjnych, to jest raczej, zwróćcie Państwo uwagę, dostawienie donic, posadzenie tam, gdzie można, zieleni, ale tak, żeby rzeczywiście w sposób taki praktyczny to zrobić. Tam obok jest troszeczkę pubów, więc zakładamy, że z tego parku również będą mogli korzystać ci, którzy w tych pubach będą przesiadywać, tak żeby ta zieleń towarzyszyła, była wykorzystywana również przez nich, nie była tylko dekoracyjna, ale miała charakter użytkowy. To myślę, że już w przyszłym roku też będziemy realizować wtedy, kiedy, bo to musi być kompleksowo razem z przebudową tego układu skrzyżowań, bo chcemy przebudować skrzyżowanie przy ulicy Ozimskiej, tak żeby je udrożnić, bo to jest najważniejsze, z ulicą Reymonta, i myślę, że przy tej okazji będziemy to realizować.